Piątek, 24 dzień lutego, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie naszego serwisu. A w dzisiejszym programie zdarzenie drogowe w miejscowości Czadrów, zagrożenie powodziowe, 50 cm jest lodu, lód jest bardzo gruby, bezrobocie w powiecie kamiennogórskim. To wszystko będzie zależało, jak będzie rozwijała się gospodarka. A na zakończenie powiemy o zmianach, jakie mogą niedługo nastąpić w podróżowaniu koleją. Zmniejszy się tutaj czas przejazdu z Wrocławia do Jeleniej Góry. Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w czwartkowe popołudnie w miejscowości Czadrów. Kierowca, który uderzył Mazdą w drzewo, najprawdopodobniej był pod wpływem alkoholu. Po godzinie 16 na powiatowe stanowisko kierowania dotarła informacja o wypadku drogowym w miejscowości Czadrów. Auto osobowe marki Mazda uderzyło czołowo w drzewo. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane dwa wozy bojowe, karetka pogotowia i policja. Według relacji świadków kierowca sam wyszedł z pojazdu, więc nie było konieczności użycia specjalistycznego sprzętu hydraulicznego przez strażaków. Sprawca zdarzenia został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala na obserwację. W chwili, kiedy doszło do zdarzenia, był najprawdopodobniej pijany. Mieszkańcy gminy Marciszów przygotowują się do powodzi. Wprawdzie roztopy są wolniejsze niż przewidywali specjaliści ze sztabu zarządzania kryzysowego, to domy, które położone są nieopodal rzeki Bóbr, nadal są zagrożone. W chwili obecnej na Bobrze znajdują się miejsca, w których kra lodowa ma nawet kilkadziesiąt centymetrów grubości. W tym miejscu, gdzie stoimy, głębokość była 2,5-3 metry. Dzisiaj jest 50 cm i 50 cm prawie jest lodu. Lód jest bardzo gruby i trzyma to wszystko. I to, co się dzieje, i to jest ta specyfika tu w tym miejscu, że tu trzyma do samego wodospadu. A jak puści woda z góry, już od lesku, puszczą lody, więc lody powodują zatory, bo nie mogą iść dalej i powstają tak zwane podtopienia, zalewiska, które robią ludziom bardzo wielką szkodę, bo woda wchodzi do domu. W gminie powodzie oraz miejscowe podtopienia zdarzają się nawet kilka razy w roku. Co roku, czasem 2-3 razy w roku, my jesteśmy przygotowani na tyle, na ile człowiek może się przygotować. Też ciągle powtarzam, że są takie momenty i takie siły natury, że żaden sprzęt, żadne inne możliwości nie pozwolą uniknąć takich podtopień czy też wylewów większych ilości wody z rzeki. Dodatnia temperatura powietrza oraz padający deszcz mogą przyspieszyć topnienie śniegu, co spowoduje wylanie wody z koryta rzeki. Dlatego kilka razy dziennie monitorowany jest jej poziom i ilość zatorów lodowych, które powstają. Jesteśmy przygotowani na powódź. Tutaj działania wójta są daleko idące. Urząd Gminy, sztab kryzysowy na czele z wójtem monitoruje. Mamy łączność z ludźmi, którzy też zgłaszają jakieś takie niebezpieczeństwa, które są, ale codziennie i to kilka razy dziennie jest objazd przy rzece, gdzie się patrzy, co się dzieje i w każdej jednej chwili jesteśmy przygotowani do pomocy, do ewakuacji, bo na to się też trzeba przygotować, bo to może być różnie. Mieszkańcy mówią zgodnie. W większości powodzi można by było uniknąć, gdyby ktoś, kto jest odpowiedzialny za rzekę, zlecił wykonanie niezbędnych prac. Apelujemy od 1997 roku, a nawet jeszcze wcześniej, przed tą wielką powodzią, którą była. Tak, wójt stara się bardzo, pisze gdzie może, jeździ gdzie może i tak co jakiś czas odżywa w nas nadzieja. Wystarczyłoby zrobić jedną rzecz, to miejsce, które tutaj mamy. To są drzewa, które są powalone w kierunku rzeki. One powodują zatory, ta woda powoduje spiętrzenia. Tego się nie robi, nawet tych podstawowych rzeczy. No podstawowa rzecz jaka jest, to trzeba by było tą rzekę wyregulować, wyczyścić dno. Najwięcej obaw mają mieszkańcy domów w miejscach najniżej położonych przy korycie rzeki. No tutaj jest najniższy punkt obecnie. Co prawda dzisiaj jeszcze woda jest w korycie, ale kiedy zaczynają się roztopy, kiedy woda zaczyna przybierać, ja akurat mieszkam w tym punkcie tutaj, zaraz przy rzece, no i niestety są tego tragiczne efekty.
To w ich gospodarstwach woda wyrządza największe straty. Woda jest, podchodzi nam czasami dotąd. W środku podłogi zawsze są poniszczone, ściany, wilgoć się utrzymuje. No co prawda ja mieszkam akurat troszeczkę wyżej na parterze, ale ciocia zawsze ma tutaj problem pod tym kątem, że zawsze trzeba meble do góry, jak nie na jakieś kołki, to wynosić na drugą, na drugie piętro. Poza tym też niekoniecznie jest tylko problem tutaj od przodu, ale też problem od tyłu. Woda się rozlewa, podchodzi nam pod piwnicę, podchodzi nam pod garaż. Na podwórko dochodzi woda, ale do domu to raz była woda w 97 roku, to że była raz woda była. A tak, tylko że pod dom podchodzi i pod ten, ale tak, że mnie nie zalewa, ale tu innych tu po prostu zalewa woda. Jak jest woda, to jest wszystko zalane tutaj. Wszystkie te bloki tu są zalane. Tutaj. Jak jest woda, jak jest wyleje, po prostu robią się zatory tutaj na tym i to wszystko tutaj wylewa. Bezrobocie w powiecie kamiennogórskim według statystyk utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Na koniec stycznia 2012 roku w ewidencji Urzędu Pracy było zarejestrowanych 3535 bezrobotnych, o 93 mniej niż na koniec stycznia roku ubiegłego. Rejestracje osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w styczniu 2012 roku były bardzo znaczące, gdyż dokonało ich 570 osób, czyli aż ponad 140 osób więcej niż w poszczególnych miesiącach 2011 roku. Pracodawcy chcą zatrudniać bezrobotnych, ale wyczekują również na okres wiosenny, aby móc ruszyć z produkcją. Wielu pracowników kamiennogórskiego SOP-u zarejestrowało się w urzędzie jako bezrobotni, gdyż skończył się określony cykl produkcji i zostali bez pracy. Jednak wszystko ma się zmienić na wiosnę, gdyż od miesiąca maja zacznie się ponowne wznowienie produkcji, a co za tym idzie? Zatrudnienie pracowników w tej firmie. Pracodawcy także czekają na współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy, które ma polegać na angażowaniu pieniędzy Funduszu Pracy na poszczególne formy wsparcia. Mamy w tej chwili wiedzę, jakie środki algorytmowe są na ten rok dla powiatu kamiennogórskiego przeznaczone. Jest to kwota dokładnie 2 miliony 255 tysięcy złotych. Niestety z roku na rok jest ich coraz mniej. Mniej o 300 tysięcy w porównaniu z rokiem 2011. Mniej o 300 tysięcy w porównaniu z rokiem 2011. Już nie robię porównania do roku 2010, gdzie był to okres zdecydowanie większych środków na aktywizację zawodową naszych klientów. Minister Rostowski postanowił zatrzymać część pieniędzy Funduszu Pracy, bo sam fundusz ma środki. To nie jest tak, że w Funduszu Pracy brakuje środków. Pracodawcy odprowadzają składki na Fundusz Pracy i w związku z tym, z tych informacji, które ja posiadam, jest pewna pula pieniędzy zatrzymana przez ministra Rostowskiego dla tutaj wyrównania deficytu w budżecie państwa. W Polsce pogłębia się bezrobocie wśród ludzi młodych. Takie problemy występują również w powiecie kamiennogórskim. Wychodząc naprzeciw tym problemom, w ministerstwie jest przygotowywany projekt programu adresowany do ludzi młodych, ale spełniających pewne kryteria. Ten projekt zawiera między innymi takie rozwiązania polegające na przyznawaniu bonów szkoleniowych, stażowych i na uzyskanie nowych kwalifikacji dla osób młodych. Ale znowu są określone uwarunkowania, przynajmniej tak podają media. To będzie projekt adresowany do ludzi młodych, ale rejestrujących się po raz pierwszy w Powiatowym Urzędzie Pracy i w okresie 2 lat od ukończenia szkoły. Więc minister tam wyasygnował 120 milionów złotych. Eksperci mówią mało, więc należy właśnie podjąć działania odblokowujące te pieniądze, które są w Funduszu Pracy z przeznaczeniem na aktywizację zawodową. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze już zagospodarowuje pieniądze algorytmowe na programy stażowe. W tym roku wiemy, że jest 2 255 tysięcy na algorytm. No i taką bardzo wstępną informację mamy, że na projekt ten finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie 1 214 tysięcy złotych. W miesiącu marcu będziemy promować właśnie ten projekt finansowany, współfinansowany
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tam będą staże, 6-miesięczne staże, będą również dotacje. To wszystko, wszystkie szczegóły będą na naszej stronie internetowej. Również wydłużenie wieku pracy do 67 roku życia może znacznie wpłynąć na kolejną rzeszę bezrobotnych. Osoby powyżej 50 roku życia mają znacznie trudniejszą sytuację na rynku pracy i ciężko jest im znaleźć zatrudnienie. Na pewno upatruję tutaj problemów właśnie dla tej grupy osób jeszcze w związku z wydłużeniem tego wieku emerytalnego. To wszystko będzie zależało, jak będzie rozwijała się gospodarka, bo właściwie bezrobocie trzeba po prostu od razu łączyć, czy będą miejsca pracy, a te miejsca pracy zależą od pracodawców, od przedsiębiorców, bo to oni tworzą miejsca pracy. Osoby, które odbyły staż w danej firmie po jego zakończeniu, najczęściej są zatrudniane na okres chociażby 3 miesięcy. Co prawda żadna ustawa tego nie nakazuje, jednak powiatowe urzędy pracy stosują takie zapisy w umowach. Istotnie, w naszej ustawie o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy nie ma zapisów wprost, że po zakończeniu stażu, bo o tym programie rozmawiamy, jest właśnie taki obowiązek zatrudnienia. I nawet z tej współpracy, którą mamy z pracodawcami, jeżeli tutaj zaistnieje taka sytuacja, że pracodawca nie wywiązuje się z tego obowiązku, to też nie ma jakichś restrykcji wobec pracodawców, restrykcji takich finansowych, bo one są takie odczuwalne, bo też nie ma kompetencji powiatowy urząd pracy, żeby taką restrykcję zastosować. Jaki jest czas podróży pociągiem z Wrocławia do Jeleniej Góry? Zdecydowanie za długi. Ograniczenia prędkości w okolicy Wałbrzycha powodują, że czas przejazdu znacznie się wydłuża. Jednak niebawem może się to zmienić. Powrócić mają również połączenia kolejowe Kamienna Góra, Marciszów, Jelenia Góra. To już historia i Muzeum Kolejnictwa. Jaworzyna Śląska jest najstarszym węzłem kolejowym w Polsce, a zarazem jednym z nielicznych miejsc w kraju, w którym schronienie od zapomnienia zyskały stare pociągi. To tutaj znajdują się unikalne i niepowtarzalne eksponaty parowozów, które kiedyś były głównym środkiem transportu i perłą polskiego kolejnictwa. Dzisiaj przez tą miejscowość przejeżdża również pociąg z Wrocławia do Jeleniej Góry. Stając na peronie w Jaworzynie Śląskiej, niejedna osoba z pewnością tęskni do tamtych czasów. Dzisiaj czas podróży z Wrocławia do Jeleniej Góry to zdecydowanie ponad 3 godziny. Wszystko jednak może się zmienić. Dużą inicjatywę w dążeniu do tych zmian wykazuje kamiennogórska posłanka Marzena Machałek, która współpracuje z Komitetem Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych. Wspólnie organizują różne akcje. Jedną z nich było przywrócenie połączenia z Jeleniej Góry do Warszawy na odcinku Wrocław-Jelenia Góra. Wówczas zebrano mnóstwo podpisów i pociągi na tej trasie dziś jeżdżą. Teraz toczy się walka o połączenie dzienne do Warszawy i z Warszawy do Jeleniej Góry. To połączenie jest trochę bardziej skomplikowane. Ono jest przez Węgliniec. Jest to dzienne połączenie, które generalnie ma służyć mieszkańcom naszego regionu i w dojeździe do pracy, i w takim codziennym życiu, zwłaszcza, że linia kolejowa na odcinku Wrocław-Węgliniec została wyremontowana za grube pieniądze. To połączenie będzie dotyczyć różnych miejscowości, m.in. Bolesławca. Z tego co wiem, prezydent Bolesławca mocno w tej sprawie też działa. W zeszłym tygodniu w Jeleniej Górze odbyła się konferencja kolejowa pod patronatem profesora Legutki z udziałem pani poseł. Również wzięli w niej udział przedstawiciele różnych instytucji kolejowych. Podczas tego spotkania doszło do pewnych konkluzji. Między innymi samorządowcy zdecydowali się poprzeć moje działania i apel do Donalda Tuska w sprawie tego dziennego połączenia z Warszawy przez nasz region do Jeleniej Góry. A druga rzecz, no i też tutaj taka jest opinia, że to połączenie to musi być tanie połączenie, więc to nie może być intercity pociąg, na którym trzeba będzie zarabiać. To musi być pociąg dotowany z budżetu państwa, w związku z tym, że jest taka umowa między budżetem państwa a spółkami kolejowymi na świadczenie usług, czyli zadania państwa dla mieszkańców, więc uważamy, że powinna ona też nasz region objąć i żeby tutaj takie połączenie było dotowane. Pani poseł uważa, że w ciągu roku znikną istotne ograniczenia prędkości w okolicy Wałbrzycha i ma nadzieję, że polskie linie kolejowe dotrzymają słowa i że już niebawem zmniejszy się czas podróży z Wrocławia do Jeleniej Góry o około 2 godziny. Co w znaczny sposób dotyczy również Kamiennej Góry, gdyż wielu pasażerów wysiada w Marciszowie bądź Sędzisławie.
Myślę, że w ciągu roku będą zlikwidowane istotne ograniczenia prędkości, te, które są w okolicach Wałbrzycha. I mam nadzieję, że tutaj PLK, czyli Polskie Linie Kolejowe Inwestycje, był wicedyrektor tych inwestycji na spotkaniu ze mną, że dotrzymają słowa i myślę, że w ciągu roku no, to do około 2 godzin zmniejszy się tutaj czas przejazdu z Wrocławia do Jeleniej Góry, co dotyczy mieszkańców Kamiennej Góry również, bo wysiadają w Marciszowie i wiedzą, jak uciążliwe jest połączenie kolejowe, gdy się jedzie około 3 czy ponad 3 godziny. Ja często jeździłam i pamiętam, kiedy się jeździło pociągiem pośpiesznym 2:20, a dzisiaj trzeba jechać 3,5 godziny. Z pewnością nie będzie jak dawniej, ale jest realna szansa na to, aby droga pociągiem z Wrocławia do Jeleniej Góry trwała poniżej 2 godzin. Nie będzie to jak za czasów przedwojennych, natomiast jeżeli to już to czas połączenia, czas przejazdu będzie trwał 2 godziny, to myślę, że to jest do wytrzymania. To nie jest 3,5 godziny i zacznie być w tym momencie w naszym regionie kolej konkurencyjna, wygodna, oby była nie za droga, byśmy mogli z niej po prostu korzystać. Duże zainteresowanie w obsłudze tych połączeń wykazują czeskie Drachy, które chcą puścić swoje nowoczesne szynobusy. Póki co jednak nie ma na to zgody polskich kolei państwowych. Tak samo jak nie było zgody na początku na połączenie Trutnow-Jelenia Góra do Lwówka i okazało się, że na dzień przed, jeszcze po moich interwencjach, bo to się nie opłacało, tak? Bo to się ponoć nie opłacało. No okazuje się, że teraz opłaca, że to połączenie jest bardzo trafione i będzie funkcjonować i będzie wpisane do połączeń krajowych. Więc trzeba walczyć o wszystkie sprawy i nie ustawać w wysiłkach. Na dzisiaj to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i ze swojej strony życzę udanego i spokojnego weekendu. Do widzenia.